Witam serdecznie, Odyn z tej strony. Moi drodzy, dzisiaj poszukiwania w lesie. Poszukiwania z Stowarzyszeniem Miłośnicy Historii Pomorze 39. Jest tutaj ze mną pan Arkadiusz Rutyna, który może się teraz serdecznie przywitać. Witam serdecznie wszystkich widzów. Jesteśmy w Borach Tucholskich. Jesteśmy na takim miejscu, gdzie wiadomo nam, że rozbrajały się resztki tak zwanej grupy pułkownika Alikowa. W Gródku pułkownik Alikow zebrał wszystkich rozbitków z Armii Pomorze, których no, był w stanie zebrać. I cała ta grupa zorganizowana przez pułkownika Alikowa poszła z Gródka w kierunku na Jeżewo, doszła do grupy, tam prowadziła ciężkie walki. Oczywiście nasi żołnierze niestety nie przedostali się na drugą stronę Wisły, z kotła uciec nie mogli. Rozproszyli się po okolicznych lasach i gubili, zostawiali oraz chowali swoje oporządzenie, broń i wszystkie inne rzeczy, które posiadali. Dzisiaj jesteśmy w pięknym miejscu, na pięknej łące, na przepięknej, przecudnej krawędzi lasu. Dzisiaj sobie będziemy szukali pamiątek po Wojsku Polskim. Miejmy nadzieję, że coś fajnego znajdziemy, a Odyn wszystko pokaże. Także zapraszamy serdecznie. Słuchajcie, jak ja mam buty, to wiedzcie, że coś się dzieje. Pierwsza rzecz, fragment chyba jakiegoś zapalnika. Element mosiężny, wyrwany. Moi drodzy, przeogromny sygnał. Tu. Tu jest ładny kolor. A tu jest coś dużego, patrzymy. Ładny kolor to ta flaszka, a wielki sygnał to jest drut. Taki, wiecie, z płotu. Dość duży. Zgoda jest od rowu na tamtej polanie i cały las, bardzo duży hektar. Teraz znalazłem kubek na żywicę. Jedziemy dalej. Co to może być? Odłamek. Mamy pierwszą łuskę, czyli trafiliśmy na ślady walk, wystrzelona. Potem wyczyszczę, pokażę z bliska. Koło tej łuski kawał podkowy, połowa. Piękniutki sygnał. A to chyba nawet tak zobaczymy, wiecie? To chyba nawet tak odgarnę i będzie. Jest łuska kolejna. Czyli coś się tu grubo działo może. Dobra. Tutaj w tej kupce jest jakiś ładny sygnał. To jest z jakiejś innej broni. Krótkiej, może z pepeszy. Zobaczymy później. Się wypowiedzą eksperci. Kolejna łuska, tylko że żelazna. I powiem wam, że komary zaczynają ciąć. No nie dziwię się im. Patrzcie, ile ich lata. Ale daje kukułka, nie? A mi dało znowu kolejną łuskę. Z jakiegoś małego. Tutaj to będziemy w stanie to odczytać później. 110, moi drodzy. To jest takiej średniej wielkości. Gdzie to jest? To jest gdzieś. Tutaj jest jakiś sygnał, ten 110. Tutaj gdzieś coś. Aha, kawałek pierścienia wiodącego. Słuchajcie, wyszła jakaś rura. Ciekawy jestem, co to? Jest to jakaś brecha. Nie jest to fragment. Chociaż kij wie, może od jakichś maszyn albo od jakichś czołgów, pojazdów opancerzonych. Kij wie. Piękny w kolor. W tym czymś. Nie tutaj, do dołka. Nie tutaj. Nie w tym. Nie w tym. Gdzieś tutaj wypadł.
Co to jest? Co to jest? Kawałek harmonijki albo nie, sprzączka. Sprzączka jakaś. Z plecaka albo z czegoś takiego. Mamy monetę jeszcze w takim sklejonym czymś i co, PRL? Co to za monetka będzie? Oj, chyba jakaś fajniejsza aniżeli PRL. Jakiś rajs, 10 rajs, nie, 10 feningów. Czekajcie, wyczyszczę, pokażę. Piękna 50. O, jakiś kawałek blaszki niestety. Ale może, nie, zwykła blaszka. Ludzie, śmierdzi mi to goldem jak nic. Śmierdzi mi to goldem jak nic, albo polmosem. Tupka! Ale kurde, zobaczcie jaka złotawa, no. Sygnał przepiękny. Ach, chamstwo, kurde, gold ta. Jakaś taka szpila teraz wyszła. Matuje to jakieś fragmenty dziwne. Z takiej dziurki, takie coś okrągłego. No i mamy strasznie płaski guzik, ale jest guzik. Gdzie masz rękawiczki? Ano nie wziąłem z auta. Patrzcie, jaka super polanka do poszukiwań. I monetki tu będą wychodzić, aż się rutu składzie. Idziemy na tą polankę. Coś mi tam wpadło dziwnego. Jakieś takie kurde kiwie, co to jest tak naprawdę. Ale może nawet ze srebra jest. Czy to może być fibula jakaś zdobiona? Raczej nie. Tak czy inaczej szczelę to. Klamerka wyskoczyła. Nie wiem, czy to z koniny jakiejś, czy z czego, ale no, w dość opłakanym stanie. Kolejny sygnał. Bardzo wysoki jest. O, jest piękny guzik polski. Jest piękniutki polski guzik. Super. Wyczyszczę go, pokażę. Jednak nie pokażę, bo bez korony to PRL-owskie dziadostwo. Taka dziurka. I tutaj mamy, o, łuska, łuseczka, ładna łuseczka. I tu jest napisane PK, polanka. Tutaj jest wejście do lasu i tam jest pełno łusek różnych rzeczy. A tutaj, kto by się spodziewał, złotówki z PRL-u, nie? Ale powyginana ta moneta jakaś. To był pierwszy przedmiot dzisiaj, do którego potrzebowałem pinpointera i okazało się, że to jest dość ładny guzik. Wy go teraz widzicie z bliska. Mi się bardzo podoba. Teraz z drugiej strony go widzicie. Nie no, nie wiem co to jest, ale moi drodzy w krzokach, kolejny raz, niestety nic. Moi drodzy, takie coś, tu chyba są, to jest fragment lotki od bomby, cholera wie, w totalnej dziczy, koło bagien, nikt tutaj za bardzo nie łazi, ale jakieś zwierzę się tu dostało. I zgubiło dzwoneczek. A dzwoneczek jest piękny. Switaśny. Dzyn, dzyn. Pod takim drzewem taka dziurka. I tutaj widzę, że jest. Oj, zjedzona. I to chyba nawet z pierwszej wojny łuska. No, ciekawe. To jest ciekawe. Ciekawe, czy to były. Zresztą nie wiem. Zaraz się tam chłopaków spytam. Ale to jest pierwszowojenna, mi się wydaje. Z Moslina. Wylazłem z krzaków i wlazłem na taką dróżkę i tu na tej dróżce pepesz. Teraz tutaj sama spłonka z tego, albo z jakiegoś pistoletu sygnalizacyjnego, albo z jakiegoś shotguna czy czegoś. Moi drodzy, koniec wykopów na dzisiaj. Jest ze mną w ogóle Marcin, też z stowarzyszenia i nie wiem czy pamiętacie go z wyprawy łódką z Pokolus i złowiliś wtedy dwie fajne kotwice. Pamiętasz to, nie? Tak, dwie fajne kotwice były.
I gdzie my jedziemy teraz? A teraz jedziemy do Osia. Do Osia na Strzelnicę, ale czy tam na Strzelnicy coś będziemy nagrywać, zobaczymy. No ale jeszcze to nie koniec odcinka, jeszcze dalej zobaczymy, co się, jak to się wszystko rozwinie. Może się coś ciekawego zdarzy. A może pójdę nawet do wody. Podjechaliśmy na bazę i wiszę wam podsumowanie. Troszeczkę krótko poszukaliśmy z tego względu, że chopy miały strzelnicę umówioną na godzinę 15 i musieliśmy się zbijać, także poszukaliśmy 2 godziny, a oni też byli tacy rozleniwieni, bo za bardzo im nie wychodziło, bo się słabo starali. No i mi kurde powychodziło trochę rzeczy, bo no, biegałem, można powiedzieć, po tamtej miejscówce. No i teraz zobaczcie wszystkie. I to jest całe podsumowanie. I mam 2 polskie łuski. To są polskie łuski wrześniowe. 4-5 wrzesień około, wystrzelone. Tu jest niemiecka. Są pepeszy, ale to są już późniejsze. Tutaj z Mosina, to też prawdopodobnie ruskie. I co tutaj jeszcze wpadło? Guziki, które widzicie teraz z bliska, jeden, drugi. Tutaj był prawie że strzał, tylko że niestety bez korony, no to dziadostwo. PRL-owskie dziadostwo. Takie mniejsze guziki, no i to jest chyba ta moneta, to jest strzał dzisiejszego dnia. No i jeszcze ten guzik, który teraz widzieliście, no zresztą widzieliście go wcześniej, ale on jest najładniejszy. No i poza tym tutaj takie pierdółki, ten dzwoneczek jakby był cały, byłby fajny. Ale troszeczkę tam historii się udało odkryć, uratować. W dniu jutrzejszym będą bardziej wnikliwe te poszukiwania i troszeczkę w innym miejscu. Może będzie więcej energii i więcej znalezisk. Mam bardzo duży niedosyt po dzisiejszych poszukiwaniach. Mam nadzieję, że w jutrzejszym dniu będzie on zaspokojony. No zbyt krótko żeśmy po tym lesie pochodzili. Pochodziłbym o wiele dłużej. No i mało rzeczy też wyszło. Ale no przynajmniej macie odskocznię jakąś od kopania w wodzie. I w jutrzejszym dniu obiecuję, że... Znaczy obiecuję. Nie wiadomo jak tutaj wyjdzie z chłopami, ale mam nadzieję, że dłużej pochodzimy po lesie i będą ciekawsze znaleziska. Mam nadzieję, że się chłopaki też wykażą i coś znajdą, bo kilof chyba tylko znaleźli, z tego co pamiętam. To jest takiego fajniejszego. No i tam chyba jedną łuskę. Jakoś tak. Ale dobra. Jak się podobało zostawić pierdółki? Dziękuję serdecznie, że dotrwaliście do końca. Jakbyście chcieli jakieś rady odnośnie detektora, to śmiało dzwońcie na znalezione w wodzie małpainteria.pl. Dzwońcie, Boże, piszcie. Odwiedźcie tam Instagrama odyn_88. Dziękuję serdecznie patronom. I to będzie wszystko z mojej strony, także dziękuję serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.